Witam, tu Samolot T, a dziś film o już legendarnej podstawce na procesory firmy Intel, a jest nią LGA 775. W tym filmie powiem Wam, czy warto używać tej podstawki w 2020 roku, czy jednak lepiej zainwestować w nowszą platformę, ale dowiecie się tego w tym filmie. A teraz zapraszam do oglądania. Może trochę historii o tej podstawce. Podstawka ta miała premierę w 2004 roku. Pierwszym procesorem na tą podstawkę był jednorodzeniowy procesor Intel Pentium 4. Później pojawił się Core 2. Procesory te miały 2 lub 4 rdzenie. Pierwsza generacja zwała się Lakeport, a ostatnia, czwarta, Eagle Lake. Rewolucja tej podstawki rozpoczęła się w 2004 roku. Znaczy, 2006. W tym roku zadebiutowały czterordzeniowe procesory, których seria nazywała się Core 2 Quad. Już jestem, jak widzicie, pokazał nam się pulpit Windowsa 8.1. W tym komputerze jest procesor Core 2 Quad Q8200 na płycie głównej od Asusa model P5KC. Pierwotnie była tam płyta oparta na chipsetie G31, wymieniłem tą płytę, ponieważ ta od Asusa była lepsza. A teraz czas na testy w grach oraz benchmarki i na strony internetowe. Co ciekawe, ten komputer ma 8 GB RAM-u DDR3 z GTX 260, który ma 896 MB pamięci VRAM. Ja myślę, że dla niej wymagających użytkowników to może być ta platforma.
ale dla bardziej wymagających to bym w nowszą zainwestował, bo jest wydajniejsza, więcej rdzeni nawet można tam mieć i wątków. Do starszych gier ona jest dobra ta platforma, do internetu, do mniej wymagających gier też, do e-sportowych tytułów może też, ale nie testowałem. Ale jak ktoś chce ograć w starsze gry, tak z 7 roku, 8, 9, 10, to polecam. Jeszcze można tam dać kartę graficzną, na przykład takiego GTX 550 Ti. To pójdą trochę nowsze gry, ale nie aż takie nowe też. I w tej podstawce jeszcze mi się podoba podkręcanie, że nie potrzeba aż takiej wypasionej płyty, jak w przypadku nowszych platform. I to jest zaleta tej starszej platformy też. Można z niej dużo wycisnąć, albo jest fajne to, że to można dać tam Xeona, ale trzeba zmontować płytę główną i nakleić taki specjalny adapter na procesor. Jest o wiele lepszy od tego, co jest w podstawce teraz. Można sobie fajnie nawet pograć na nim Wiedźmina 3, jak się dołoży lepszą kartę graficzną. Myślę wam link w opisie, bo nie mam jak przetestować tego procesora, bo nie mam niestety. A się z wami teraz już żegnam. Do następnego filmiku. Cześć!